Jak co roku Muzeum Dulak 121 zaprosiło najmłodszych na zajęcia wakacyjne. Przez 2 tygodnie lipca dzieciaki poznają tu historię słynnych postaci. Cykl obejmuje 10 spotkań, w którym bierze udział 18 dzieci. Inspirujemy się podczas zajęć serią książek Mali Wielcy i podczas każdego dnia wakacji, które trwają teraz przez 2 tygodnie, od poniedziałku do piątku, zajmujemy się inną postacią. Wczoraj mówiliśmy o Marii Skłodowskiej, dzisiaj akurat mamy Johna Lennona i Beatlesów, ale będzie też Frida, będzie też Pablo Picasso, więc będzie dużo artystycznie, mieliśmy eksperymenty, będziemy mieli także kilka wycieczek. Mamy tutaj osoby, które do nas przychodzą i na feriach były, i na wakacjach, i na klub historyczny, który mamy co soboty. Cieszymy się, że możemy dla dzieci z powiatu tutaj zorganizować takie zajęcia. Jedne z zajęć w pierwszym tygodniu warsztatów skupiły się na twórczości Beatlesów i znaczeniu muzyki w życiu człowieka. Dzieci miały okazję wykonać własnoręcznie kartonowe instrumenty muzyczne. Tegoroczny scenariusz zajęć przygotowała Anna Chomiak, a seria książek Mali Wielcy, będąca jego bazą, przedstawia biografię sławnych ludzi w krótki, przystępny i przede wszystkim bogato ilustrowany sposób. Jest to o tyle interesujące, że mamy wszystkie dziedziny możliwe, które są warte uwagi, czyli sztuka, kultura, historia, aktywizm, polityka, wszystko to, co jest ważne, istotne. Chcę przekazać naszym muzeum, żeby dzieci sięgały wysoko, mierzyły ambitnie i po prostu zainspirowały się interesującymi postaciami z kart historii. Takie 4-godzinne zajęcia mogą być dobrym uzupełnieniem wakacyjnego dnia każdego ciekawego świata młodego człowieka. Życzymy wszystkim uczestnikom mile spędzonego czasu w Muzeum Dulak 121.